Nie zmienia się w tym, że rosyjska armia praktycznie nie... Kurde. Bagażnik chyba mam otwarty, ja cię... Oh my god. No dobra, jadę, dzień dobry, witam się z wami w drugim vlogu, w sensie ten, który widziałyście ostatnio. To dzisiaj jest kontynuacja, bo rano dzisiaj, to znaczy we wtorek, dzisiaj zakończyłam nagrywać tamtego vloga i zaczynam nowego, żeby za długo te vlogi nie trwały, bo ja nie jestem sama w stanie obejrzeć u kogoś vloga, który trwa ponad pół godziny, dlatego staram się, żeby te moje vlogi były tak maksymalnie do 20-20 paru, to już jest takie max minut. Pogoda piękna za oknem, ja jadę, słuchajcie, w samej bluzie, w tej bluzie, w której widziałyście mnie ostatnio, ale to dlatego, że właśnie to jest ten sam dzień. Jadę, ale muszę wam powiedzieć, że ja robiłam te kotleciki i mi tak bluza prześmierdła, w sensie zaraz mi się wywietrzy pewnie, ale czuję te kotlety. Uwielbiam robić jakieś takie, wiecie, niekiedy smażone i tak dalej, jakieś kotleciki, krokieciki i tak dalej, ale nie lubię tego smrodu później. No, dlatego wietrzyć trzeba zaraz obowiązkowo. Więc tak, jadę odebrać sobie przesyłkę, w sensie tą sukienkę z Ellen Store, którą sobie zamówiłam. Muszę wam powiedzieć, że jest boska i mam nadzieję, że będzie tak samo boska, jak była właśnie na stronie. Jadę robić ten zwrot z Bonprix. Dziękuję za tyle miłych komentarzy na temat tej stylówki z Bonprix, bo wrzucałam, oprócz tego, że pokazałam wam właśnie w ostatnim vlogu, to wrzuciłam też fotkę na Instagramie i dostałam bardzo dużo fajnych komentarzy, że super stylówka. To mnie przekonuje w tym, że im dłużej miałam te spodnie na sobie, tym bardziej jestem utwierdzona w tym, że chciałabym sobie kupić tego typu portki, no ale te nie leżą po prostu. Więc jutro, czyli w środę, będę w Tarnowie, bo wy tego vloga będziecie widzieć też jutro, dokładnie, jutro będę kontynuować, dzisiaj zaczynam, a jutro będę kontynuować, także będziemy, jak mi czas pozwoli i jak się fajnie wyrobię właśnie z tego ZUS-u, to wskoczę sobie na galerię i pomierzymy jakieś tego typu spodnie. No jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, także witam się z wami, jedziemy. Zaczynamy kolejnego vloga. Mam nadzieję, że lubicie spędzać w moim towarzystwie czas, bo ja lubię, jakoś ostatnio tak załapałam, słuchajcie, takiego bakcyla, jeśli chodzi właśnie o nagrywanie vlogów. Widzę, że to ma jakiś taki fajny odbiór, także nic, tylko się cieszyć. Dobra, zapodaję sobie jakąś muzyczkę, bo ja lubię głośno muzyki śpiewać, głośno muzyki słuchać w aucie i śpiewać. No, także jedziemy. No dobra, dzień dobry, tak jak mówiłam, przyszedł mój ukochany, mam nadzieję, że taki będzie, robot planetarny, jest to Kenwood Prospero Plus, on oczywiście ma tutaj mnóstwo innych takich nakładek do mielenia mięsa, do wyciskania soków, koktaj, blender, ja już mam to wszystko pochowane, o tutaj zresztą widzicie, są te takie, o. Te wszystkie nakładki są, mieszadła, bardzo jestem zadowolona, dzisiaj będziemy, myślę, że go testować, mam zamiar jakiś chlebek może zrobić, oprócz tego będziemy dzisiaj blendować, w sensie koktajl zrobimy, także
No ja jestem zadowolona, stwierdzam, że no nie potrzeba mi Thermomixa, bez Thermomixa tyle lat żyłam, także zawsze moim marzeniem, słuchajcie, było to, żeby kupić sobie właśnie do kuchni jakiś fajny robot kuchenny. Zależało nam na tym, żeby w takim robocie też było coś do właśnie tarcia ziemniaków na placki ziemniaczane i tutaj taka końcóweczka jest. Jestem bardzo ciekawa, czy któraś z Was ma tego robota. Jeśli tak, to bardzo proszę, żebyście mi dały znać, jak on Wam się sprawdza, czy jesteście zadowolone. Tutaj mamy dosyć sporą misę, bo tutaj jest aż chyba 4 litry, z tego co dobrze pamiętam. W Thermomixie było tylko 3 litry, więc tutaj jakieś wyrabianie ciasta i tak dalej. Myślę, że zabiorę się intensywnie za przetestowanie tego sprzętu i na pewno dam Wam znać, czy się opłacało sprzedać Thermomixa i wymienić go na ten robot. A tymczasem... No dobra, to tak sobie pomyślałam, że mam tutaj takie jeszcze dwa banany, mega dojrzałe, ale skórki nieładne i zrobię takie jakby placuszki, dam placuszki, racuszki. Dam banana, dam tego serka homogenizowanego, tłustego, Boże, truskawkowego, mleko, oczywiście mąka sobie tutaj zrobię w tym sprzęcie, zobaczymy jak będzie się to sprawdzać, także zabieram się do roboty. No dobra, muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie mi się to wszystko wymieszało bez problemu. Miałam totalną kontrolę nad tym, co dodaję, jaka konsystencja, czy coś trzeba zmienić. Ja jednak należę do osób, które lubią się tak bawić. Także ja się zabieram teraz za smażenie tych placuszków, bo trochę ich mam. Sobie kwiatka, zasłonki i szukam auta, gdzie myśmy zaparkowali. Dobra, małe zakupy, byliśmy w Pepco, słuchajcie, byłam w Rossmanie i dorwałam sobie ten swój puder. Niestety już nie był po promocji, ale ostatni był, także chyba czekał na mnie. Tutaj w Pepco kupiłam jeszcze dwa takie fajne wazoniki ze sztucznymi kwiatuszkami. Bardzo ładnie wyglądają. Wzięłam taki szusz pod zdjęcia świec. I słuchajcie, jeszcze tutaj tak z myślą o nowym blacie w kuchni wzięłam właśnie taki fajny pojemnik na płyn do naczyń. On tutaj będzie stał, także bardzo fajny i dodatkowo jeszcze jakaś tam chemia, także... Ale jeszcze będąc w Leroy Merlin wzięłam sobie takiego kwiatuszka, taką palemkę na uratowanie, bo ona była w dziale właśnie przecenionych, także mam zamiar gdzieś ją ładnie postawić, czyli już tak mocno czuć wiosnę. Bardzo dziewczyny lubię te kwiatki sztuczne z Pepco, bo są naprawdę bardzo fajne. Nie w Pepco, sorry, co ja mówię, ja je kupiłam w Action. To w Action, to też w Action i to w Action. Nie byłam dzisiaj w Pepco, nie wiem, co mi się ubzdurało. Dobra, także zostawię mi to wszystko pochować, wypakować, o, sprzątnąć tu ten banjaj, bo nikt tego niestety za mnie nie zrobi. I dzisiaj zabieram się, słuchajcie, za focenie świeczek, bo wyszły po prostu bosko. No, dzień dobry dziewczyny, kończymy dziś tego vloga, bo ile można dni nagrywać. Dzisiaj jest trzeci dzień, jak nagrywam w ogóle tego vloga. On jest tak strasznie rozwalony na części, ale to nic. O, patrzcie, jakie mam włosy, jaki mi się skręt zrobił. Wczoraj sobie użyłam, nie wczoraj, przedwczoraj umyłam sobie głowę odżywką też z tej firmy Stars of the Stars. Tylko inną i źle ją oczywiście domyłam i mam
obciążone włosy u nasady, po prostu źle domyłam, nie domyłam tej odżywki, bo mi się spieszyło wtedy i tak mam, także zabieram się teraz za poranną pielęgnację. Muszę Wam powiedzieć, że pogoda dzisiaj również piękna, także my z Antosią później pójdziemy na polko, tak? No, o, dobra, zrobię sobie pielęgnację, używam tego serum z kwasem hialuronowym, z Hiton Care i sobie jeszcze tym masażerkiem teraz zrobię, także tak. No i wczoraj byliśmy w Action i kupiłam bardzo fajne kwiateczki, muszę Wam powiedzieć. Okej. Tak, kupiłam takie fajne właśnie te sztuczne dwa, plus ten kwiatek, którego uratowaliśmy z Leroy Merlin, ta palemka, zobaczymy, czy będzie się u nas trzymać, bo przyznam Wam się, że u nas żywe kwiaty za bardzo nie chcą stać. Nie wiem czemu, a mój mąż się zna trochę na kwiatach. Umie ogarniać ogród i te sprawy i nie wiem, czemu te kwiaty się tutaj nie trzymają. No, także mam nadzieję, że przetrzymają, a ja tymczasem już kończę tutaj dzisiaj tego vloga. Słuchajcie, miałam Wam pokazać tą sukienkę różową, co sobie kupiłam z Ellen Store i chyba Wam pokażę później. Albo w następnym vlogu, no nie wiem, chyba w następnym, bo mi się dzisiaj nie chce ogarniać do niej, bo powiem Wam szczerze, że ona ładnie wygląda z makijażem, bo ona jest tak intensywna, że wiecie, taka tego, żebym ją tak na siebie zarzuciła, to już nie jest to samo. Chcę Wam pokazać, jak może ładnie wyglądać. Także ja się zabieram za pielęgnację, uciekam. Życzę Wam pięknego dzionka. Wczoraj, słuchajcie, zrobiłam te placuszki z tego robota i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Dzisiaj będziemy testować funkcję tarcia ziemniaków na placki, bo dzisiaj będę serwowała placuszki ziemniaczane z sosem pieczarkowym. Także ja się tu pielęgnuję, robię sobie pielęgnację, a z Wami się już dzisiaj żegnam, bo ja sobie zmontuję tego vloga za niedługo i wrzucę go jutro na kanał. Także mam nadzieję, że miło spędziłyście czas. Dobra. Słuchajcie, jeszcze chciałam Wam pokazać świece, bo mamy już świece, które są wyleżakowane, że tak powiem, i po prostu czekają na sprzedaż. Mamy wszystkie świece tym razem w kolorze białym i ze zwykłymi bawełnianymi knotami. Przede wszystkim zapach kokosu. Świeca nazywa się Kokosanka. Tak jak mówię, są to wszystko świece wykonane z ekologicznych produktów, wykonywane ręcznie, z należytą starannością i wszystkie świeczki są po 40 zł, to jest 250 ml, zwykłe takie szkło z knotem bawełnianym właśnie, o tu się zagiął knocik. I tak, mamy tą kokosankę, później przepiękny zapach, który się nazywa bodajże majówka chyba. Będę Wam wklejać tu z boku nazwy, po prostu, bo już mi się to wszystko myli. I tutaj mamy, słuchajcie, zapach przepięknych majowych kwiatów, między innymi bez, między innymi fiołek i wisteria. I to pachnie tak przepięknie kwiatowo, po prostu ten zapach to jest mój ulubiony z całej tej kolekcji. Później mamy świecę, która się nazywa Herbatka o poranku i słuchajcie, tutaj ogólnie te ozdoby tutaj posypane górą akurat w tej szklance, w tej świecy, to jest właśnie zielona herbata z różą i tutaj mamy mieszankę limonki, imbiru, figi i delikatnie zielonej herbaty. Bardzo taki przyjemny zapach, wyczuwalna jest figa, delikatnie ta limonka, powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten zapach. Jedziemy dalej. To jedziemy dalej i słuchajcie, tutaj mamy świecę, która się nazywa Słodki Koktajl. O, tak, to jest to. I słuchajcie, mamy tutaj mieszankę między innymi owoców takich jak truskawka, pomarańcza, limonka, trochę gałki muszkatałowej i tutaj jest wanilia, bo wiem, że nie wszyscy lubią wanilię w świecach. Tutaj jest wyczuwalna
Tak, ale bardzo delikatnie ta wanilia. Nie jest, no mówię, te zapachy nie są w żaden sposób jakieś mdłe albo za słodkie. I ta wanilia też nie wybija tu jakoś za specjalnie bardzo. Tutaj, jeżeli chodzi o te niebieskie świeczki z tą posypką taką, powiedziałabym, niebieską, słuchajcie, jest to w sumie taka mieszanka trochę tego naszego kultowego zapachu, który był w sezonie zimowym, ciepły dom, ponieważ mamy tutaj właśnie tak samo jak w tym ciepłym domu była mieszanka klonu i limonki, to tutaj właśnie też jest klon, limonka, natomiast są tu dorzucone też owoce, między innymi gruszka i truskawka, przez co to jest taki w dalszym ciągu otulający, przyjemny, lekko słodki zapach, ale wybijają tu też właśnie nuty tych owoców, także o, tak wygląda ta świeczuszka, a to jest właśnie ta herbatka o poranku, jeszcze tutaj mamy te dwie, także muszę Wam powiedzieć, że świeczuszki tamte nam się po prostu wyprzedały w Trymiga. Aha, jeszcze mamy, to są to takie zwykłe szkło w szklance. Dobra, słuchajcie, zapomniałam jeszcze, że mamy przecież kolekcję taką bardziej luxury, czyli te takie kryształy bardziej niż zwykłe szklanki. 250 ml zarówno i ta ma. Ta jest po prostu szersza i niższa. Zapach czystej, słodkiej figi. Figa. Ona jest dosyć słodka, przyjemna, ale powiem Wam, że bardzo ładnie pachnie. Bardzo mi się zapach podoba. I też szkiełko możemy, słuchajcie, później umyć do jakichś innych rzeczy, do jakich tam lubicie sobie, jakieś cukierki, waciki czy coś. Wystarczy po prostu po wypaleniu świeczki umyć gorącą wodą. No, także tak wyglądają te szkiełka. No i to szkiełko również później możemy śmiało do czegoś tam użyć, na jakieś cukierki, cokolwiek, bo są naprawdę te szkiełka bardzo ładne. Zresztą te szklanki, które są klasyczne, również możemy umyć. I pamiętajcie, że to ogólnie, słuchajcie, jest czysty wosk sojowy z naturalnymi certyfikowanymi olejkami, zapachami. I taki wosk, w sensie taką świecę, słuchajcie, możemy używać do masażu. Jeżeli lubicie tego typu rzeczy, wystarczy ją po prostu rozpalić, delikatnie poczekać, aż się zrobi ten basen, żeby wszystko tutaj, ta tafla się nam upaliła i później możemy po prostu taki gorący wosk używać do masażu. Oprócz tych dwóch świeczek w tym zapachu, to zrobiliśmy jeszcze trochę, kilka takich małych świeczuszek o pojemności 20 ml. Co ja mówię, 40 ml. I to jest ten zapach czystej figi. Tak, to jest ta, też właśnie ta czysta figa, czyli tu mamy czystą figę, tu i tu. I tak, i to jest czysta figa. Tak na próbę możecie sobie zamówić. I też jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli są tu przyszłe panny młode na przykład, albo ogólnie jakieś dziewczyny, które lubią, nie wiem, swoim albo pracownikom, albo swoim bliskim dodawać gdzieś do prezentów, do upominków, jakieś takie właśnie drobne upominki, to u nas, my mamy możliwość, o jeszcze tu muszę wyczyścić, bo mi troszkę tu się szkiełko woskiem ubrudziło. Robiliśmy z mężem na święta właśnie chyba 30 takich świeczuszek do prezentu po prostu dziewczyna dodawała. No i takie możemy po prostu zrobić. Na indywidualne zamówienie, jakiś indywidualny zapach, szkiełko i tak dalej. Także tak też tu daje znać, że jest taka możliwość. Oczywiście wtedy cena jest taka bardziej okazyjna, ale taka świeczuszka bardzo fajnie wygląda i super sprawdza się, słuchajcie, do prezentów. Możemy również tutaj zrobić jakąś indywidualną naklejkę z dedykacją czy coś takiego. Także tu daję Wam właśnie znać jeszcze o tych świecach, bo totalnie o niej zapomniałam. Także już teraz tak na pewno kończę, bo sobie totalnie zapomniałam o tym, żeby Wam powiedzieć właśnie o tych świecach, bo one już troszeczkę wyleżakowały. Jedna ta świeca kryształowa już jest zarezerwowana dla Angeliki. Andzia, pozdrawiam Cię. Kochana, bardzo serdecznie, także bardzo się cieszę. I co? I tak, na razie musimy wyprzedać te świece, a później po prostu będziemy coś innego myśleć. Na pewno jeszcze na lato pojawi się taka typowo świeża i lekka kolekcja, już bez żadnej wanilii, bez żadnych takich cukrów, żeby ona była bardziej taka świeża. Może jakaś bawełna, coś takiego, także będziemy myśleć.
a tymczasem uciekam, idę sobie dopijać kawkę, zrobić Antosi śniadanko. Ona będzie jadła śniadania tak jak ja, po jakiejś tam późniejszej godzinie, z tego względu, że ona pierwsze co wstanie, to pije kakao. Więc jak się nażłopie tego kakao, to już później za bardzo śniadania nie chce jeść. Dobra, uciekam. Piękna pogoda, świeci słoneczko. W ogóle muszę te tulipany już wyrzucić, bo już niestety one poległy. I jedne, i tam drugie w pokoju. Aha, i kupiłam sobie też wczoraj, patrzcie, jakie piękne, takie błękitne zasłonki tutaj do kuchni. Tylko musi mi je teściowa podszyć, jak będzie odpalać maszynę, bo niestety zdecydowanie były za długie i musiałam je trochę podciąć od dołu. Także no, jest co robić. Dobra, uciekam, trzymajcie się cieplutko już teraz na pewno. Jeżeli któraś z Was jest zainteresowana jakimiś świecami, to możecie do mnie pisać albo prywatnie na Instagrama, albo prywatnie na Facebooka, czy też maila. Mail jest zawsze w linku w opisie na dole pod filmem podany. Także zapraszam. I do każdej świeczki należy doliczyć 18 zł za wysyłkę. Jest to, w tą cenę jest wliczona właśnie wysyłka paczkomatem. Oczywiście karton, środek, wypełniacz, to wszystko. Chociaż i tak myślę, że za tanio. Bo jak tak przeliczaliśmy nieraz, to ile się na tym wydaje, na to wydaje wszystko, na produkcję, na, wiecie, gaz, prąd i tak dalej. I analizując to tak, na świeczce zarabiamy może 5 zł. Na razie. Dobra, tymczasem uciekam. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki.